Siemanko, w kolejnym odcinku PES 2013 kariera klubem Real Sociedad San Sebastian. Teraz gramy mecz z Realton Vegua w hiszpańskim pucharze. Jest to pierwsza runda, etap drugi, czyli mecz rewanżowy. No to może zacznijmy bez zbędnych tutaj opóźnień i zobaczmy, jak nasi piłkarze się czują. No, myślę, że nie najgorzej. I tu mamy dość owców, widzę, w formach. Tak. Teraz tak, bym wymienił bramkarza na Zubikaraja. I tu jakiegoś defensywnego, ale nie. Może przecież nie musi być defensywny, bo on może grać na defensywnym jakiś piłkarz. Zobaczymy. Może Gorka? No, Gorka może grać na defensywnym. Więc go przemianujemy na CMF-a. I będzie grał jako CMF, nie będzie grał defensywnego. Okej. Jestem pedantem, jeśli chodzi o ustawianie, więc tutaj poustawiam sobie. Tak. I tu mamy trzech kolejnych wyszkowców. Może najpierw Pardo. Tak myślę. Może Castro. Tylko nie wiem, czy Pardo, Castro. Dobra, niech zagra tam Pardo. Dobra, niech zagra tu Pardo. Może to jest lekki mój błąd, ale trudno. I to jest tak. Nie, bym nie chciał, żeby tu był Jose Angel, ale chciałbym, żeby grał Jose Angel. Dobra, za Martimenza Kadamuro. Ale nie chciałem, żeby grał Jose Angel, cholerka. A Alberto, możesz grać na innej stronie? No nie możesz. No to nie zagrasz. Chyba, że... No właśnie. No dobra, ale zagrać Jose Angel za Alberto. A Alberto, no nie może na innej stronie. No trudno. Życie. Alberto na rezerwie wtedy. Xavi Ross. Za Griezmana. Tak jest. Najwyżej pozmieniam i Griezmann może być napastnikiem też, tak? No dobra, no zobaczymy, jak to nam wyjdzie. W takim składzie oto zagramy. Więc rozpocznijmy mecz z Realton Vegua. Team zmyślony, myślę. Nie wiem, czy to jest team zmyślony do końca, ale tak myślę. No chyba, że to jest jakiś teamek ze słabszej, nie wiem, na przykład ze słabszej ligi hiszpańskiej. Ta druga liga to się nazywała, czekajcie. Nie pamiętam, nie przypomnę sobie teraz. Druga liga hiszpańska się nazywała. Segunda Division chyba. Chyba tak. No dobra, powiedzmy, że z Segunda Division, może to jest klub, tylko zmieniona nazwa i piłkarze po prostu pozmieniani. Poprzekręcane nazwiska. No dobra, rozpocznijmy. Real Sociedad, Realton Vegua, Spanish Cup na stadionie Anoeta. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski, wraz ze mną komentuje ten mecz Włodzimierz Szaranowicz. Na trybunach panuje radosna atmosfera. Nadzieje są duże, kibice chyba wierzą, że to może być szczęśliwy dzień dla ich zespołu. Masz rację, ale wydaje mi się, że ważniejsze jest to, że piłkarze także w to wierzą. Muzyczka. Zagrają za chwilę w najsilniejszych składach, a więc będziemy świadkami wspaniałego widowiska. Przed nami główni aktorzy tego spektaklu. Jakaś opera nam przygrywała.
Dobra, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Trudno tu kogoś znał, jak to są tym bardziej nazwiska poprzekręcone, jak mi się zdaje. Więc... tym bardziej. No i tak, zaczynamy. Vela, Prieto, Gorka, Angel, Pardo. Pierwszy mecz wygraliśmy 1-0. Jak zdążycie zauważyć, ale akcja do Real Tanjeno! Real Tanjeno! Wow! Uff! Długo musieliśmy Samboao. Strzał z ich strony. Zbyt wielu tam było obrońców, nie miał do kogo zagrać. Nie chcę tej powtórki oglądać. Subikaraj. Vela! Prieto! No! Ach! Blokuje! Gorka! Aj. Trudno. Ale dobrze. Gorka. Xavi Ros. Xavi Ros! No! Będzie dobra okazja. Faulu nie było. Oje, Martinez ty wyrzucił, ale... Prieto! Ja! No, było blisko, nie powiem. Całkiem. Zobaczmy tą powtórkę jeszcze raz. Wow, jakby to wpadło. Brameczka, super. No dobra. No, ruszajmy dalej. Świetna wymiana. Ilar Mendy znakomicie przejął. Do Veli. Vela do Ilar Mendy'ego z powrotem. Ilar Mendy. Xavi Ros. A, tak jest, faul. Nie może być innej decyzji. Tak jest. El Sainas. Żółta kartka. Bardzo ładnie. I teraz co? Strzelać? Spróbujcie, spróbuję strzelić. Czekajcie, spróbuję strzelić. Jose Angel! Petlinio. Mogłem jednak rzucać. No ale trudno. Valguatinho. Mauro Dao. Chyba Samboao. Gorka. Prieto. Carlos Vela. Carlos Vela. Tu był przeszkadzany. Prieto. Xavi Ros. Ach, chciałem się obrócić do Gorki z powrotem oddać piłkę. Ale Ilar Mendy znakomicie. No, nie do końca znakomicie. Publiczność nie milknie nawet na chwilę w trakcie dobrze. Tego meczu. Dobrze! Ilar Mendy! Prieto! Tu był faul. Trudno przegrać mecz, gdy ma się taką widownię za sobą teraz. No, faul. Tylko z mojej strony prawdopodobnie. Kłóciłbym się z tą decyzją, ale trudno. Mikel Gonzalez. Prieto. Vela. No Vela. Legaj to po ludzku, nie po nie... jakimś tam amatorsku. Bardzo ważne są takie przejęcia. Jos. Dobrze, Martinez. Prieto, Rios. Vela. Vela. No zarąbiście. On umie czarować. Kadamuro. Pardo. Vela. Znakomicie. Prieto. Vela! Prieto! I ja! Dlaczego? No, gdzie choroba? Tak ładnie mogło to być. Aj. Dobrze, Mikel Gonzalez. Gorka.
Ładne zagranie, pachnie bramką. Czyje to? Gorka, Vela, pięknie do Pardo. Pardo lewym skrzydłem, Pardo rzuca. Vela tam nie dojdzie. Prieto! Ach, za bardzo się wysunął. Ale Javi Ross coś tam próbuje wywalczyć. Niestety nic z tego. Szkoda. Martinez. Już tutaj przytrzymywany albo zahaczany. I w konsekwencji zabrano piłkę. Podanie do Lalton Heo. Mikel Gonzalez. Pardo. Sambo, wow. Jak on tam ma. Javi Ross. Prieto. Tam był na spalonym chyba Vela. No trudno, piłka i tak nie doszła. Nie ma, nie ma. Jose Angel. Wow, latem. Dobrze. Dobra gra w obronie. Martinez. Gorka już nie dojdzie. Jest okazja na daleki wyrzut. Dobra. No teraz nas przycisnęli. Pardo. Gorka, Gorka. Gorka, Xavi, Prieto. Carlos Vela. Prieto. Jakby tu ktoś po lewej stronie biegnął. No chuja, nikt. Darku, że w tej sytuacji spisali się obrony. Ilar Mendy. Ross. Sędzia. Ajajaj. O się ma nazywać. Faul. Panie sędzio. To nic nie było. Dobrze, Martinez. Ilar Mendy. Ross. Prieto Vela. Prieto Gorka. Wow, kosa niesamowita. Pardo. Pardo, co on zrobi? Pardo. Vela. No, nie tak jak chciałem, no ale trudno. No i co? Na razie 0 do 0. I na razie nie nanosi się na jakoś naprawdę zmianę. Chociaż tu może się wszystko zmienić. Pardo. Angel, pięknie do Prieto, Prieto wrzutka! Niestety, zaraz będzie koniec pierwszej połowy. No, właśnie w tej sekundzie. I mamy gwizdek na przerwę. Teraz trenerzy po tej pierwszej połowie będą mogli przekazać... 0 do 0. ...drużynom. Opinia Włodzimierza Szaranowicza. Pozostało jeszcze 45 minut do awansu drużynek. Jeżeli wynik pozostanie ten sam, to oni przejdą dalej. Są w dramatycznej sytuacji i muszą zerwać się do boju i poświęcić temu celowi wszystkie siły. Ja nie niestety, muszę. Po pierwszych 45 minutach trzeba powiedzieć, że piłkarze nas dziś nie rozpieszczają. Przydałoby się więcej dobra ofensywnych akcji w drugiej połowie. Jak dotąd żaden z bramkarzy ciśnijmy nie miał wiele pracy. Przeważają nieudolne próby przedostania się pod bramkę, z których niewiele wynika. Oglądamy słaby mecz w pierwszej połowie. Sporo strat, błędów, prostych błędów, mało akcji pod bramkami. Miejmy nadzieję, że obraz gry główka zmieni się w drugiej Angel połowie. Wow, Angel. Dobiegła końca pierwsza połowa. Szkoda, że nie oglądaliśmy Pardo bramy. Piękne, Pardo przechwycił to. Pieto. Vela. Vela. Vela cały czas utrzymuje się przy piłce. Carlos Vela. Javi Rios. Carlos Vela. No. Gdyby to przechwycił z powrotem. Gorka nic nie było. Znakomicie. No. No. Cię choroba. Dalej, dalej. Tutaj nie dać im. Gonzalez. Wybicie, ale tylko na chwilę. Jakiś Camarello, czy jak on tam miał. Dobra, out dla Real Sociedad, czyli dla nas. Ilar Mendy. Martinez. Ilar Mendy do Martineza z powrotem. Xavi Prieto. Nie było spalonego. Carlos Vela podaje do Pardo. 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 Faul. Sędzia boczny sygnalizuje głównemu nieprawidłowe zagranie. Tak, był faul. Chciałem zejść sobie do środka.
Kto wygra ten pojedynek? José Angel! Dupa. Aj, Prieto prawie by to przechwycił. Bierz go tam, Prieto, bierz go, gryź go za kostki! No i spójrzmy, co teraz będzie? Kadamuro. Xabi Prieto, Carlos Vela, Pardo, Xavi Rios, Carlos Vela. Ładne zagranie, pachnie bramką ta akcja. Roz... Aj, chciałem sprytnie. Czysto i teraz jest okazja do ataku. Zróbmy jakąś może zmianę. Ta... Dobra. Niech wytrzymają, widzę, że są w dobrych kondycjach, to na razie niech trzymają się tak jak są. Wtedy nie będę robił żadnych zmian. Dlaczego tak mi teraz przycina? Pardon. Świetnie teraz. Prieto. González. Martinez. Vela. Vela. No i nic nie mogę. Ilarmendi. Do Veli. Vela próbuje coś zrobić. I faulowany. Wejściem zupełnie nie wyszła mu ta interwencja. W efekcie mamy faul. Kompletnie nie... Baltao. Żółtą kartkę otrzymuje. Nie wiedziałem, do kogo mam dograć. Kompletnie. No i co? Nie będę strzelał chyba tu, tak? A może? Proszę, Angel! Jakby to wypluł przez siebie, to by była bramka, bo tam już moi dobiegali. Dobra. Kadamuro próbował. I tak auty dla nas. Gorka. Wow! No, Kadamuro. Strata w takim miejscu. Ja nie mogę. Raltaheno. Dobrze, Josh Angel. Ależ on jest czujny tam na linii, doskonała interwencja. Rzut rożny, popatrzmy. No i co? Zmiana. El Saina schodzi, chodzi Poltinia. Dobra piłka. Nie! I na nią uwagi obrońcu. Gol! Kapitalna! Cudowna akcja! Popisuje się znakomitą skutecznością. Camporello. Wykorzystuje sytuację. Dlaczego? Dlaczego tak to musi być? Dlaczego? Kurde, zobaczmy jeszcze raz. Z główki. Mi wpakował. Bramkarz mógłby to sięgnąć praktycznie, no, ale widać nie sięgnął. Jak widać na załączonym obrazku. Co? Bardzo dobrze zareagowali obrońcy. Wszyscy w tym samym momencie, zostawiając napastnika za sobą na pozycji spalonej. Teraz zmiana znowu u nich. Kode i Guła za Bossa. Martinez. Oj, Martinez, źle! Kadamuro. Dobrze. Pardo, Pardo. Świetnie teraz. Vela. No dlaczego? Dlaczego tak przycina? Ja do was wracam. Dobra, jestem. Nie wiem dlaczego, ale Sambao. Dobrze. Javiros, nie wiem dlaczego mi przycina. Ło. Na razie nic nie przycina, całe szczęście. Za to was przepraszam. I Darmendi. Ale niestety, jak już mówiłem w każdym praktycznym odcinku, ten Fraps coś się nie może zgrać z PES-em, ani z FIFA ogólnie. A z FIFA już lepiej właściwie, ale z PES-em nigdy nie wiadomo, jak to im to tam. Dobrze, González, Kadamuro, Hardo, Prieto, Hardo, Prieto, aj. Czyżbyśmy mi szykowała się dogrywka? Czemu ja mam 30 FPS-ów teraz? Kadamuro. Ładne zagranie, pachnie bramką. Prieto. No teraz 60. Pardo.
Prieto. No i do Veli chciałem, ale Carlos Vela! Tam już dobiegał Carlos Vela. Tylko marzenia im pozostają. A właśnie, cofnę zmianę. Przegrywają jedną bramką. Czy zdążą tego meczu? Ale nie, no naprawdę. Trzeba to pozmieniać. Co tu zmienić? Dobra, zmienimy tak. Prieto. Wejdzie Castro. Zejdzie Ilar Mendy. Wejdzie Eduardo Moyo. Zejdzie Vela, a wejdzie Griezmann na atak. Chodziło. Zobaczymy, jak on to umie czarować. Zobaczmy, nam jak to rozwiąże. Przyniesie. Trzy zmiany robimy, bo niestety szykuje się na dogrywkę. Gorka, a nie doszedł. Rozpoczną grę wrzutem z autu. Trener decyduje się na zmianę. Zobaczymy, jak teraz poustawia zespół. No poustawiam, normalnie poustawiam, a jak mam ustawić? No piękny Griezmann! Przechwycił piłkę Griezmann! Ale musi poczekać na partnerów, nie ma do kogo zagrać. Pardo, Castro! Castro na komicie! Tutaj! Do Javi Rosa na prawą flankę! Javi Rosa się wycofa! Pola do Eduardo Murillo! 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 Eduardo Costa! Murillo! Castro! Yeah! Główka. No i koniec będzie dogrywka. Minut, ale bez rozstrzygnięcia zwycięzcę będzie musiała wyłonić dogrywka. Rozpocznijmy już dogrywkę. Rezultat remisowy. Wydaje się, że obie drużyny boją się śmielej, odważniej zaatakować. Boją się Griezmann. Ryzyko, by nie stracić Castro. Bramy. Zobaczmy, Gorka. Kto Castro. Na swoją stronę. Javi Ros. Javi Ros. O! Aul. Dobra, wrzutka. Javi Ros! Zobaczmy! Ta wrzutka była taka cieniawa. Gorka. Pardo. Eduardo. Murillo. Murillo! Dobrze, Javi Ros! Murillo, próbuję tam przeszkadzać. Niestety. Wow. Angel. Wow. Uff. Kode Igua. Dlaczego? Główka. Przyciśli nas. Przyciśli. Dobrze z Ubikaraj. Castro. Zawracam. Dobra, już jestem. Sorry, że tak nagle, ale tutaj wparowali mi do pokoju. Nie no, żart. Może nie dosłownie, ale no musiałem coś załatwić. Dobra, już jestem. Gramy dalej. Martinez. Dobra, out. Murillo coś się tutaj piekli. Castro. Ros. Murillo, znakomity zwód. Piekny do Griezmana. Griezmann nie jest na spalonym. Widać, że nierasowy snajper. Jest szansa. No nie. Dlaczego? Dobrze, Camp Cadamuro! Pięknie! Murillo i pięknie! Murillo! Spokojnie! Griezmann! Eduardo Murillo! Griezmann! Za wysoko! Kurde! Hmm.
Ciężko będzie, ciężko. Oby nie było rzutów karnych. Koniec, proszę Państwa, pierwszej części dogrywki. No i... Już nie mamy zwycięzcy w tym niezwykle wyrównanym spotkaniu. Druga połowa dogrywki. Widać, że to już ich dużo kosztowało. Są zmęczeni, ale przed nimi jeszcze 15 minut. Jak dotąd oglądamy znakomity mecz z dużą determinacją z obu stron. O wyniku mogą zatem zdecydować indywidualne umiejętności techniczne piłkarzy. O ile takie jakiekolwiek mają. Nie no, coś tam mają pewnie. No zobaczymy. Ach, zapowiada się kapitalna akcja! Castro, walcz tam. Ros, Gorka, nie wiem, wszyscy walczcie najlepiej. Pardo, Griezmann. No ale Griezmann miałeś... Mój kurde, już się nim cofałem, żeby tam rozegrać, no. Znakomicie. On chujówka, nic nie rozegrał. Oj, oj, oj. Nie! Do kogo? Nie! No! Dobrze. Pardo. Griezmann. No jak rozegrać? No nie widzę żadnej opcji, żeby rozegrać. Griezmann. Próbuję tu. Gorka. Znakomicie do Pardo. Pardo do Murillo. 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 No i kto? No i nikt. No i słabo. Będzie bardzo groźnie. Dobrze, Mikel Gonzalez. Fałby, panie sędzio. Kurde. No i teraz coraz ciężej się gra tymi piłkarami, wam powiem. I mamy aut. Ajajajajajajajaj. Gabrimel jakiś, nie! Tylko mi nie, żeby mi nie strzelili w końcówce. Mają rzut rożny jeszcze. Cholerka. Dobrze, Zubikaraj. Ajajaj, nie! Nie! Uff. Dobrze, Zubikaraj, dobrze. Wyrąb to. Dobrze do Gorki. Zobaczcie, jakie oni mają już sprinty. W ogóle... On umie czarować. W ogóle nic. Praktycznie. Castro. Castro, coś tam próbuje. Castro. 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 Rzuci. Castro! Griezmann! Nie ma! I ja! Dogrywka, która właśnie dobiegła końca, nie doprowadziła żadnej z drużyn do zwycięstwa. Będzie! Zawodnicy będą musieli zatem... Seria rzutów karnych! ...jaką niewątpliwie jest konkurs rzutów karnych. Nadal nie ma przyjęcia w tym dwumeczu. Dobra. Darek, Pardo. Zapowiadają się nam niesamowite emocje. Gorka. No na brak Angel. Emocji możemy narzekać. Wciąż Adamuro. Wciąż nie wiadomo, kto zwycięży. O! Sobie rozmin, dobra, tak może być. To tak postaramy się. Dogrywka, która właśnie dobiegła końca, nie doprowadziła żadnej z drużyn do zwycięstwa. Zawodnicy będą musieli zatem wygrać wolę nerwów, jaką niewątpliwie jest konkurs rzutów karnych. Napisz, bierze w ciebie. Pardo! Jeden, pięknie. Teraz ja będę musiał to obronić. Ha. Aj! Prawie to miałem. Gorka. Gorka. Jest. Dobrze. Pytanie, który wybierze ruch? Ralton Heno i Zubikaraj. Kurde. Bez problemu. Pewnie wykonany rzut karny. Angel. Dobrze. Ach, pewnie i skutecznie. Portinia i Zubikaraj. Środek. Kurde. Tak, jest gol. Ja jednak się rzuciłem w prawo, bo myślałem, że będzie brama, ale trudno. Kadamuro! Nie! No nie, no tak nie zdobywa się goli. Daleko od bramki, niecelnie. Dlaczego? Teraz trzeba obronić. Ależ precyzyjne uderzenie!
Dobra. I teraz rozpoczyna jeśli się nie trafię, odpadam. Jeśli trafię, no to nie odpadnę. Javi Ross. Broni! Długo kibice musieli czekać na ten moment, ale teraz jest eksplozja radości. Wygrali tym ostatnim, decydującym rzutem karnym. Kurde. No cóż, wiadomo, że każda dobra passa ma kiedyś swój koniec. Niestety w ich przypadku ten koniec, moim zdaniem, jest zdecydowanie przedwczesny. Szkoda, bo wydawało się, że powalczą o znacznie więcej. Niesamowicie zaprzepaścili swoją szansę. Wygrana była tak... Dobra. Nie ma co na to patrzeć. Niestety przegraliśmy 3-4 w karnych. Zobaczmy inne wyniki. Barcelona 2-1. Dwóch meczów oczywiście. Levante 1-0. 6-1 Sevilla. 3-1 Real Valladolid. 4-3 Quas Tollas Getafe. Mallorca. Gol na wyjeździe. Awansowała Mallorca. Madrid. Espanyol. Malaga. Valencia. Osasuna. Atletico Bilbao. Celta Vigo. Real Madrid awansował też. Szkoda. I Squanuel. No trudno. Odpadliśmy. Niestety dla nas to był wyjątkowo dość pokaźny dorobek kasowy. No ale niestety. No niestety. Przegraliśmy rzutek karnych 4-3. Następny mecz z Realem Betis Sevilla. No trudno. Ale jeśli mimo wszystko podobało wam się, komentujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, lajkujcie, bo to mnie motywuje do następnego filmiku, do następnych materiałów na moim kanale. Ja się z wami żegnam, do następnego odcinka. Cześć!